Witajcie na kanale Sławek Endurovlog. Dziś poprawiłem załę na czerwono, całą górę. Wyrównałem to w miarę, jak się dało na oko. I chciałem to lecieć na czarno. Kontrasty. Myślałem, że sobie polecę takim pędzelkiem i sobie podcinę ładnie to na czarno. Ale to panu nie wyjdzie tak. Patrz to, jak to wygląda. To nie wygląda za ładnie. I dobrze, że zacząłem z tej strony. Jednak to trzeba będzie podcinać taśmą i polecieć pasek, ale nie czarny, taki, tylko biały. I białym paskiem to przydzielić. I wtedy będzie ładnie i będzie jaśniej i wszystko będzie pasowe. No ten czarny kolor jednak tutaj nie będzie dobrze grał. Więc musimy z czarnego deluxa zrezygnować. Po co mi ta czarna farba? Nie wiem, co ja sobie nią pomaluję. Nie mam pojęcia. Ale może się kiedyś przyda. No i co? No i na czarno nie zrobię. Ale mogę sobie już założyć linkę. Bo mam linkę. Myślałem, że mam czerwoną, ale ja miałem, ale wyrzuciłem, bo myślałem, po co mi ta linka. Kupiłem sobie taką, do bielizny też, stalowa. Nie było już kolorowych w murówce. Skończyły się, są jakieś inne kolory. I będzie taka, trochę podobna. Złota. Jak widać, mocowanie na lampy zrobione. Fajnie, teraz lampeczki sobie można popowieszać. Porobiłem gołki, powkręcałem śrubki, podkładki, żeby to nie spadło, te linki. I po kolei. I pociągnąłem panie linki na tych gołkach. Wiążesz, tylko zawijasz i lecisz w jedną stronę, w drugą. I trzeba je podociągać jeszcze, żeby trzymały dobrze. Są ponapinane panie jak struny. I teraz można sobie wsuwać tu te lampki i dołączać jedną do drugiej szeregowo. Tylko tu ładnie później pociągnę kabelkiem zasilanie dotąd, do pierwszej lampy. I po kolei już tu małe kabelki szeregowo. Normalnie tak skręcić tylko izolacją i wsuwać z tej strony. Tak samo z drugiej strony będzie też tutaj wsuwane u maksa, jak sobie zrobi. I już fajnie lampeczki będą na górze. Ile mi potrzeba tych lamp? 7. 2, 4, 6, 7. Bo jest 7 przęseł. I trzeba ich 7. A mam tylko dwie, to jeszcze 5. Żeby było po jednej. Żeby było po jednej lampie na przesło. Ale to może być mało. I trzeba będzie po dwie. Brakuje mi 5 plus 7. Czyli 12. Ale na początek po jednej, żeby chociaż było. To jeszcze 5 lamp muszę dokupić. No i mam teraz panę ścianę. I będę teraz chciał taki napis tu zrobić. Taki napis na tej ścianie. Mam jakieś powiększenia liter. I teraz, żeby to wszystko na ścianę dać. I teraz jak to, taki napis, odcinać taką taśmą.
Tak, i wychodzi na to, że będę musiał zrobić po kolei każdą literkę szablon i każdą literkę cyk. Tak, i napis Honda na czerwono, bez czarnego. Czysty, czerwony napis Honda, bez żadnych kontrastów, bez żadnego wariactwa. I to będzie tylko biały i tylko czerwony. No to by było na tyle tego garażowania. Trzymajka się, do zobaczyska, do następnego czadowego jakiegoś odcinka. Jak się czadersi zjadą, myślę, że za tydzień coś nagramy. Może w niedzielę coś wyskoczymy gdzieś na jakieś enduro. No to trzymajka się. No to trzymajka się. Do zobaczyska. Hej! Hej, hej! Ha, ha, ha.